Cześć, witam Was na moim kanale ponownie. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi propozycjami odnośnie kosmetyków z Rossmana, które będziecie mogli kupić już niedługo na promocji w Rossmanie. Także pokażę Wam to, co naprawdę najbardziej lubię. Używam, nie będzie tego za wiele, tylko takie absolutne minimum, po prostu polecenie w pigułce, można tak powiedzieć. Spisałam sobie wszystkie ceny, więc powiem Wam, ile one normalnie kosztują, więc będziecie od razu wiedzieli, ile kosztują po promocji, czy warto je kupić i tak dalej. Także zebrałam sobie tutaj wszystko do pudła, no i zaczynamy. I zaczniemy chyba od tuszy do rzęs. Także ja sobie je wyciągnę i pokażę Wam kilka propozycji. I zaczniemy chyba od tych najdroższych. Ja jakoś ogólnie staram się kupować tusze właśnie na promocjach. Jeśli promocje się kończą, to jakoś nie kupuję takich bardzo drogich tuszy. A efekt, na jakim mi zależy, to nie jest efekt ładnie, delikatnie wytuszowanych rzęs. Ja lubię, kiedy one są dosyć mocno podkreślone, ale jednocześnie nie są, jakby to podkreślenie nie jest przesadzone i wiadomo, nie są sklejone, nie mam efektu pająka i tak dalej. Tusz, który mam teraz na rzęsach i który używam w sumie od ostatniego chyba już miesiąca, jest to ten tusz. Jest to Maybelline Lash Sensational. On kosztuje normalnie 36 zł. Schowam sobie poprzednio do pudełka tusze, które używałam i zobaczcie, to jest dokładnie ta sama seria, tylko że po prostu te są z jakimś, ten jest z jakimś olejkiem, a ten kupowałam widocznie na wakacje jako wodoodporny. I one wszystkie kosztują właśnie w granicach 36 zł. I ten efekt, jaki one dają, ja naprawdę bardzo lubię, bo jest to dosyć mocne podkreślenie rzęs, to nie jest jakiś tam super delikatny efekt, ale ja lubię, kiedy te rzęsy są widoczne, więc dla mocniejszego efektu to trio polecam. Natomiast jeśli ktoś chciałby jakiś delikatny efekt, delikatniejszy może tak, to fajne są te tusze od Max Factor 2000 Calorie. One kosztują też 35 zł, natomiast jeśli już kupować coś za 35 zł, co uważam, że jakąś super małą ceną nie jest, to lepiej zainwestować w tamten, bo daje po prostu lepsze efekty. Natomiast ten jest właśnie delikatniejszy, ale równie delikatny, a tańszy jest tusz z Lovely Curling Plump Up, który tak naprawdę już chyba wszyscy powinni znać. On kosztuje normalnie 15 zł, na promocji kilka złotych, a naprawdę warto go kupić, bo efekt, jaki daje, jest naprawdę przepiękny. Ostatnia rzecz do rzęs jest to odżywka z Aveline'a, w pełnej cenie kosztuje 15 zł, natomiast ja ją naprawdę uwielbiam, używam ją często jako po prostu baza pod tusz i faktycznie rzęsy po niej rosną. Naprawdę widać ten efekt, że takie małe, bielutkie rzęsiki są ponad tymi czarnymi, także efekt jest, rosną, więc Wam polecam. I jeśli chodzi o korektory, to będą dwa korektory, które Wam polecam. Jeden jest tańszy, kosztuje 15 zł, chyba obecnie około 15-20, może maksymalnie złotych. Jest to korektor od Rimmel Wake Me Up i to, co w nim lubię, to na pewno samą tutaj formułę nakładania, ponieważ jak możecie zobaczyć, nie nakłada go się tutaj za dużo. Wystarczy ewentualnie lekko sobie wytrzeć, po prostu nałożyć pod oczy czy na wypryski. On jest przede wszystkim bardzo lekki. To nie jest bardzo mocno kryjący korektor, jest lekki, nie utrzymuje się jakoś tak super cały dzień od samego rana do wieczora, wymaga poprawek, natomiast lubię go, bo właśnie jest lekki, dosyć dobrze kryje, ale nie tworzy na pewno efektu maski, nie jest widzialny na twarzy, jest nawet chyba taki lekko nawilżający, także bardzo go lubię. A drugi korektor, który czasami używam, jest to korektor z Healthy Mix, on już kosztuje 48 zł, więc na promocji jak najbardziej warto go kupić. Tutaj szczoteczka wygląda w ten sposób, trochę więcej go się nakłada od razu, trzeba powycierać, dlatego taką mam brudną tutaj wieczko, ale to już jest, powiedziałabym, mocny, taki trochę, no zdecydowanie cięższy korektor od tamtego. Ja akurat już od dłuższego czasu Wam mówiłam, że nie używam raczej korektoru pod oczy, chyba że nie wiem, idę na wesele czy coś. Natomiast na co dzień nie, więc ja go używam ewentualnie na jakieś wypryski, no i do tego sprawdza się super. Ale tak jak już Wam mówiłam, jest dosyć ciężki i w sumie nawet pod oczami wolałabym, jeśli już bym używała, jeśli właściwie używam, to wolę ten, bo jest bardziej lekki. To jest dużo cięższy korektor, taki trochę podkład, powiedziałabym. Jeśli chodzi o puder, to pokażę Wam jeden. Jeden puder, który używam teraz już od naprawdę dłuższego czasu, to jest już moje chyba drugie opakowanie, kupuję go co roku, bo na rok tak naprawdę mi wystarczy, kupowałam go w zeszłym roku i widzicie, mam zużycie takie pół na pół, ale już sobie go wezmę właśnie, jak będą teraz te promocje. Jest to Max Factor Cream Puff i on kosztuje
46 zł. I ja go bardzo polubiłam za to, że jest niewidoczny na skórze twarzy, bardzo ładnie matowi skórę, bardzo ładnie łączy się z podkładem, z korektorem. Tak naprawdę możecie używać go również solo i też również bardzo dobrze się sprawdzi. Nie używałam chyba lepszego pudru wcześniej, bo wiadomo, ten Rimmel Wake Me Up też jest taki bardzo delikatny, nie Rimmel Wake Me Up, inny Rimmel. Tam kosztują około 20 zł i są spoko, ale jeśli chcecie naprawdę taki dobry korektor, który Wam fajnie zmatowi skórę, będzie ten makijaż trzymał przez kilka porządnych godzin, to naprawdę to jest coś, co warto zainwestować, szczególnie na promocji, bo wyjdzie Wam 25 zł, tyle co za jakiś tańszy, a zdecydowanie lepiej się go użytkuje, no i ja go uwielbiam właśnie za to, że jest niewidoczny na skórze. I bronzer. Bronzer również będzie jeden, bo nie będę tu ściemniać, tylko pokażę Wam produkty, które faktycznie teraz cały czas używam. I tak go używam, że zostawiłam go na toalet, także idę po niego. Okej, okay, i mamy. To jest Lovely Milky Chocolate. On kosztuje 24 zł. Ja mam go w kolorze medium matte face bronzer. Nie, to jest chyba już nazwa. Natomiast jest to kolor medium, czyli te taki ciemniejszy jest jeszcze jaśniejszy. Ja go kupiłam w zeszłym roku i też zużycie jest podobne, tak jak w tamtym pudrze. Natomiast ja go też używam dzień w dzień, naprawdę codziennie. Teraz też go mam na twarzy i bardzo go lubię, przede wszystkim za opakowanie, bo jest nie dość, że jest bardzo ładne, to jeszcze tutaj samo się zamyka, nic, produkt nie wysycha w środku. Poza tym bardzo fajnie go się nakłada i bez problemu możecie nałożyć sobie go mniej, mieć bardziej delikatny efekt, ale również możecie go nałożyć więcej i mieć naprawdę taką ładnie opaloną skórę. Kolor jest przepiękny, bo jest taki ciepły, bardzo fajny ton, opakowanie, cena. Mam nadzieję, że nie za szybko mówię, ale staram się Wam powiedzieć wszystko szybko, konkretnie na temat, bo ja jak oglądam takie filmy, to nie lubię za długiego gadania, także też staram się zrobić taki film. Pierwszy podkład, w sumie krem CC, który Wam polecę, jest to One to Be Perfect z Bourjois. On kosztuje 60 zł w cenie normalnej. Ja go Wam polecam przede wszystkim na lato. Ja na przykład latem nie używam podkładów, kiedy skóra jest opalona, już myślę, że niedługo zrezygnuję z nich, tylko staram się właśnie użyć krem CC, delikatnie przypudrować, to tyle. Więc ja go na cały sezon letni uwielbiam, bo jest bardzo delikatny, bardzo lekki, taką formułę mam kremową, no bo wiadomo, jest tutaj krem. Ma również SPF 15, więc jest od razu skóra też chroniona. Efekt jest bardzo ładny, on jest w dwóch kolorach dostępny, ja mam akurat 32, on jest dosyć ciemny, no ale jak już mówiłam, używam go na lato, więc sprawdza mi się do tego po prostu idealnie, bardzo go lubię, bo jest lekki. Natomiast podkład, który teraz używam, jest to podkład z Eveline, on kosztuje normalnie 37 zł, Liquid Control i on jest również bardzo lekki, jest to bardzo lekko kryjący podkład, jeśli nie macie problemów ze skórą, chcecie po prostu coś tam sobie nakładać, tą skórę wprowadzić tutaj jakieś ujednolicenie koloru, to jak najbardziej, bo on jest bardzo lekki, taki lekko wodnisty nawet bym powiedziała. Ja mam go w kolorze bardzo jasnym, 05 Light Vanilla, dla mnie jest trochę za jasny, ale go dostałam kiedyś do tam w jakiejś paczce, więc akurat taki kolor używałam, ale też dało radę na okres jesienno-zimowy. Natomiast podkład, który teraz ja sobie kupię, bo już tutaj nic nie mam, jest to Bourjois One to Free Perfect i on kosztuje normalnie 60 zł, także a pomyłka, ten krem CC 55, także może taka mała, duża różnica. On kosztuje około 60 zł, więc jak na promocji warto i uwielbiałam go używać właśnie jesienią, zimą, wiosną. To jest już mocniej kryjący podkład, który jednocześnie jest niewidoczny na skórze. On bardzo fajnie wyrównuje kolor skóry, sprawdza się super, ja mam cerę mieszaną i jest ok. Ja wybrałam, ja używałam kolor beige clear, light beige. Tak wygląda. I kolejna rzecz do brwi. Jeśli chodzi o brwi, pokażę Wam, co używam już od lat. Natomiast nie znalazłam nic lepszego, w lepszej cenie i trwalszego jednocześnie. Więc ja cały czas jestem przy takim małym seciku z Vibo, Eyebrow Shaping Kit. On jest tani, on kosztuje około 15 zł. No i jak już Wam mówiłam, ja go używam już bardzo długo, mam go teraz na brwiach i zresztą mam go na każdym filmie już
nie wiem, od kiedy, chyba od 2 lat albo 3 co najmniej. Już mam mój kolorek totalnie na wykończeniu, więc będę musiała kupić coś nowego i jedynie co Wam powiem, to chciałabym coś trwalszego, bo on jednak po kilku godzinach gdzieś tam już znika, szczególnie jak jest ciepło, więc chciałabym albo może czymś utrwalić. Natomiast do takich lekkich poprawek, jak nie chcecie mieć takich idealnie narysowanych brwi, to jest to bardzo fajny cień do brwi, można powiedzieć. I będzie jeszcze... i pomadki. Jeśli chodzi o pomadki, tak naprawdę pokażę Wam tylko jeden typ pomadek. Ja akurat mam w tej wersji 3 kolory. Generalnie chodzi o ten secik pomadek z Kylips od Lovely. Tutaj macie w zestawie pomadkę i konturówkę. On kosztuje 26 zł, taki zestaw 2 rzeczy. Od razu ze sobą i tak naprawdę ja mam mnóstwo konturówek, szminek, pomadek, droższy, ale powiem Wam, że nie ma lepszych, jak na razie nie poznałam lepszych pomadek od tych. Szkoda, że jest mały wybór kolorów, bo może poszli w trochę w nudziaki, brąz, ale ja takich kolorów nie lubię. Mam nadzieję, że się rozwiną, jak będzie ich więcej, tylko nie kupujcie takiego zestawu bardzo podobnego z Eveline, bo to jest totalnie nie to. Te są świetne, zastygają na matowo i trzymają się naprawdę długo, jak idziecie gdzieś, nie wiem, na spotkanie, na rodzinny obiad i tak dalej, to nie zjecie tej pomadki przede wszystkim, także bardzo Wam ten zestaw polecam. No i co? I ostatnia rzecz to będzie paletka. Paletek też mam dużo, ale ile by nie było, to chciałabym Wam przedstawić jedną, którą uwielbiam, którą używam dzień w dzień i bardzo Wam ją polecam. Jest to paletka z Vibo Sex Appeal Edition Go Nude i ona jest też w innej wersji kolorystycznej. Ona kosztuje normalnie 50 zł, więc jest to trochę, natomiast no na promocji oczywiście, że warto. Na pewno już ją Wam nieraz pokazywałam, jej kolorki to są takie typowe nudziaki, brązy, róże, czern i szarość. To jest paletka, z którą ja mogę, zrobić wszystko i makijaż na dzień, na wieczór, na noc, tak naprawdę zawsze, nawet teraz mam. Jakieś tam brązy sobie delikatne nałożyłam, może być taki make-up, po prostu wszystko można nią zrobić i to jest moja ulubiona paletka, tak jak już mówiłam, leży zawsze na środku toaletki, bo ją używam tak naprawdę dzień w dzień. I tak się rozglądam, bo to już chyba wszystko, co chciałabym Wam polecić odnośnie tej promocji, dajcie znać, na co Wy się skusicie albo co warto kupić. Jeśli znacie coś właśnie trwałego, fajnego do brwi, to możecie mi koniecznie napisać i to by było już tyle w tym filmie. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!